drodzy, dziś tak na roboczo witam Was bardzo serdecznie z Ewangelickiego Kościoła Zbawiciela w Gliwicach. Jak słyszycie i widzicie, trwają tutaj przygotowania do wieczorów adwentowych, na które zapraszamy od najbliższej środy na godzinę 19, transmisję online. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie internetowej. Natomiast ja dzisiaj witam Was pierwszego dnia ostatniego miesiąca roku. Roku bardzo dziwnego, bardzo trudnego. Roku, który powywracał nasze plany do góry nogami. Roku, który sprawił, że w bardzo wielu sytuacjach czujemy się niepewnie i z taką niepewnością trochę wchodzimy w kolejne dni, w kolejne miesiące. Mam nadzieję, że nie w kolejny rok. I chcę powiedzieć przy tej okazji, że przy tej całej niepewności, przy tym, co powywracane zostało w tym roku, jest coś, co jest stałe. Jest coś, co jest ciągle to samo. Tym czymś jest Boże Słowo. Ono jest bezmienne dla nas, bez względu na to, jaki jest rok, jaki jest dzień, jaki jest miesiąc. Bóg ciągle do nas przemawia, ciągle ma dla nas te same obietnice, ciągle tak samo chce kierować naszym życiem. Dlatego na koniec przeczytamy sobie słowa, które mamy zapisane jako hasła dzisiejszego dnia i hasła tego miesiąca. Ale chcę powiedzieć, że są to słowa, które z jednej strony mówią o tym, że Bóg towarzyszy człowiekowi, Bóg prowadzi człowieka, bez względu na to, gdzie jest. Bóg składa swoją obietnicę Izajakowi, że będzie mu błogosławił, nawet jeśli będzie gościem w tej ziemi. Bóg ciągle nam błogosławi, bez względu na to, gdzie przebywamy. A drugie słowo, hasło miesiąca, to słowo, które nieodmiennie kojarzy mi się z Miechowicami, ze Stoją Pokoju, z Matką Ewą. Słowo, które chcę, byśmy ciągle na nowo odkrywali to, że obok nas są bliźni. Jak widzicie, poruszamy się w maskach. Ten rok sprawił, że zaczęliśmy oddalać się od siebie, zaczęliśmy bać się bliźniego. A może to jest rok, w którym powinniśmy sobie przypomnieć, że tak naprawdę obok nas są bliźni, którym możemy nieść swoją pomoc, którzy są dla nas i którzy nam mogą nieść pomoc. Dlatego wsłuchajcie się teraz w te słowo. Pierwsze czytam z pierwszej Księgi Mojżeszowej, to 26 rozdział, 3 wiersz. Pan rzekł do Izaaka: mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił. Drugie słowo to słowo z Księgi proroka Izajasza z 58 rozdziału, 7 wiersz. Podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Niech te słowa prowadzą nas, niech dadzą nam nadzieję i niech przypominają, że każdego dnia jest ten, który chce nas prowadzić drogą prawdy, drogą życia, drogą zbawienia. Zostańcie z Bogiem.